Texas, o czym informuje ta ostatnia już flaga, która dołączyła na maszt. Polska, Kanada, Stany Zjednoczone, Montana, Wyoming, Colorado, trzeba by tak chyba, Colorado, Nowy Meksyk i Texas. A co oznacza Texas? A to słoneczko, jest cieplutko. Czapka śmiesznie przekrzywiona, bo żeby mnie od słońca chroniła. A co na mnie? Zbroja, w końcu jestem rycerzem Przenajświętszej Panny. O, proszę, jak podspływa, co? Widać? Nieważne. Ale chodzi właśnie w tej zbroi o modyfikacjach. Wystarczyło wyciąć na szyję, ubrać na siebie, jakąś gumeczką złapać, widać gumkę, gumeczką złapać i naprawdę sporo to daje. Wiadomo, że i tak jest gorąco, ale to sporo daje. No i można maszerować, modlić się na różańcu. Jeden różaniec już dzisiaj za mną. Za tatę Irka, naszego krecika. Teraz będzie w intencji, drugi w intencji, o którą prosił Marek za Filipka. A trzeci różaniec będzie za Lorenzo i nieznajomego mi mężczyznę. Mianowicie niedawno zatrzymałem się w miasteczku, żeby dokupić napoje, auto. Papa, z Panem Bogiem, żeby kupić napoje. Wcześniej zatrzymało się auto osobowe. Młody człowiek, taki 20-22 lata. Kto ja, co ja? No, to pielgrzym, drugi pielgrzym, och, ach, i tak dalej, i tak dalej. No, uścisk dłoni, wszystkiego dobrego, i tak dalej. Parę metrów dalej stacja i sklep, w którym właśnie kupowałem napoje. I tam Lorenzo podchodzi, daje mi banknot. Oczywiście oponowałem, ale widać szczerze chciał dać, bo uparł się. Dał mi banknot. No, obiecałem mu, zapytałem o imię, obiecałem modlitwę. No i tyle, kupiłem co trzeba, napoje, baterie do takiego nadmuchu materaca, o, jest takie urządzenie. I stanąłem do kasy. Przede mną stał też młody człowiek. Jeszcze tak zawediacko wyglądał, taka brudka, okularki. Nie specjalnie mu się przyglądałem, ale tak kątem oka to mi weszło. A pani, on zapłacił, wyszedł, a pani przy kasie daje mi pieniądze. $12. 13, 14, 15, nie zwróciłem uwagi. Ale kilkanaście ponad dychę. Ja mówię, o co chodzi? Ona mówi, ten człowiek powiedział, żeby to tobie dać. Taki zszokowany. A człowiek poszedł, po prostu. I patrz, jak to działa. Parę dni temu, dwa dni temu, płakałem, że ojeju, Polska się tak szybko kurczy. Chłopaki z Chicago dali naprawdę niesamowity prezent w tych pieniądzach, ale no, szybko schodziły. No. Tym bardziej, że musiałem zanocować za $130. Trzymy teraz. No dobra, już przebolałem. Bo dużo rzeczy pożytecznych zrobiłem, to niech już będzie. Ale chwilę później Pan Bóg zsuwa takich aniołów. Nie tylko, że nie zapłaciłem ani grosza za zakupy, to jeszcze mi zostało 20 parę dolarów doszło. Zakupy i 20 parę dolarów doszło. Tak działa Pan Bóg. Trzeci różaniec dzisiaj, bo odmówię trzy, będzie za Lorenzo i za nieznajomego, także młodego człowieka. Za anioły po prostu, które Pan Bóg tak niesamowicie zsyła. Rozgadałem się. Dobra, kochani, trzeba się modlić. Dwa różańce przede mną, ale to dobrze. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.